I z Jerozolimą stało się to, co Jezus zapowiedział. Nie został kamień na kamieniu, ponieważ Żydzi, kiedy zbrojnie ruszyli przeciwko Rzymianom, w sensie kiedy wybuchło powstanie przeciw Rzymianom, zostali bardzo brutalnie stłumieni i ostatecznie Jerozolima upadła, świątynia została zburzona. Miejsce, które nie przyjęło Jezusa, miasto, którego nie poznało, zostało unicestwione totalnie. I drodzy, to pokazuje, że Bóg nie jest obojętny, jeżeli ludzie nie potrafią zwrócić się do Niego. Co to oznacza dla nas? No, że musimy się przede wszystkim nawrócić. Czy to znaczy, że będzie koniec świata? No to wie tylko Pan Bóg. Ale na pewno musimy być przygotowani na to, że może być różnie.